Jest taka potrzeba, jest emerytem, jest czas, no i trzeba spełniać marzenia i podziękować też matce za to, że się wychowało czwórkę dzieci. Potrzeba jakaś serca, żeby jednak spróbować tego i znajomi, którzy mnie namówili, żeby z nimi iść i spędzać czas razem. Bo jest dużo dobroci. Mi się wydaje, w pielgrzymce jak idziemy, to jeden drugiemu pomaga. Tak, życzliwy. Bez tego by nie było pielgrzymki bez życzliwości. I przede wszystkim młodzieży by brakło. Młodzież dodaje nam siły. Poznaliśmy się właśnie tutaj i ta przyjaźń cały czas trwa. Teraz będzie 2 lata już. Tak. Na pielgrzym mamy rocznicę. I ta grupa się cały czas powiększa. I to jest właśnie najpiękniejsze, że z tych paru osób robi się coraz większa grupa. I to jest właśnie takie budujące. Trzeba wiedzieć, skąd się tą siłę bierze. To nie jest nasza siła, to jest, o proszę bardzo, z góry idzie. Mamy jedzenie, mamy kanapki, panie stoją z obiadkami. Noclegi, to tam noclegi. Się nie czuje, że się na macie śpi, nie, tego no. Nie. Rano wstajemy, nogi są już wypoczęte, nowe siły są. Potrzebne mamie, co? Brylanty, złoto i korona, ara, ona piękna jest bez tego i błogosławiona można ciebie. Jesteś najpiękniejsza, bo ty jesteś królową nieba.